Żeleśniak bulwiasty jest rośliną wieloletnią, owadopylną i miododajną. Należy do najbardziej miododajnych roślin zachwitających w maju. Pochodzi z południowo-wschodniej Europy. U nas żeleźniak uprawiany jest w ogrodach. Kwitnie w maju i w czerwcu. Jeżeli nie zbieramy nasion, to możemy przyciąć przekwitnięte pędy, aby rośliny zakwitły ponownie w tym samym roku. Kwiaty w kolorze różowym odwiedzane są przez czmiele, pszczoły samotnice oraz motyle. Tu widzimy czmiela rudego, leśnego, ogrodowego i rudoszarego. Jednym z gatunków pszczół samotnic odwiedzających kwiaty żeleźniaka jest łatwa do rozpoznania makatka zbójnica. Zobaczymy ją w momencie, gdy atakuje czmiela rudego.